witam serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na haul ostatniego miesiąca. Ostatnio naprawdę staram się nic już nie kupować, bo tak naprawdę już wszystko mam, więc jak na razie nie potrzebuję. Jedynie rzeczy, które są mi niezbędne, bądź się kończą. No i zacznijmy może od tych, które się kończą i są niezbędne. Dwa w jednym. Minty Shop. Zrobiłam tam zakupy. Dzisiaj doszło, więc to takie świeże zakupy. Pierwszą rzecz to jest odżywka do włosów. Firma nazywa się Insight. Wiele dobrego słyszałam o tej firmie, wiele dobrego słyszałam o tych odżywkach i szamponach. W związku z tym, że mam teraz dużo szamponów, które znalazłam w pudełkach, naturalnie z pudełka i które używam, a nie mam do nich odżywek, postanowiłam, że postawię na tą i zobaczymy, co to jest. To jest odżywka do zniszczonych włosów, zawierająca organiczny ekstrakt z kiełków pszenicy, olej arganowy, masło z oliwek, olej z ryżu. Odżywia, zwiększa połysk zniszczonym włosom, przywraca siłę i blask. Włosy stają się jedwabiste. Zobaczymy. 500 ml na Minty Shop kosztowało, już zerkam, ile to kosztowało. Chyba 36 zł jakoś, tak. Tak, 36 zł, równo. Więc wydaje mi się, że cena do wielkości jest ok. Zobaczymy, jak w działaniu. Fajnie, że ta odżywka ma pompkę. Ja szukałam odżywki, a nie maski, bo maski na jesień, że tak powiem, nie lubię stosować, bo to jednak trzeba trzymać zakutłane i tak dalej, a ja mam problemy z zatokami, więc wolę coś na szybko. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Wielkie, wielkie, wielkie oczekiwania stawiam wobec tego, tej odżywki. Zobaczymy, na pewno Wam dam znać, co to za cudo i czy się sprawdziło. Na Minty Shop kupiłam też pewną rzecz, która chodziła za mną. Ja ostatnio przychodzę na naturalne rzeczy do mycia, czyszczenia domu i tak dalej, i tak dalej. Szukam dobrego płynu do mycia naczyń, bo ten, co mam, to ładnie pachnie, ładnie myje, ale powiem Wam, że nie jest wydajny, więc no, słabo się pieni, o tak powiem. Więc nie jest wydajny i szukam innego. Mam coś na oku i muszę wypróbować, zobaczymy. Jeśli chodzi o czyszczenie natomiast, to przeszłam na wodę i ocet, naprawdę działa cuda. No i zakupiłam coś do mycia, czyli Job francuska lawenda, o zapachu francuskiej lawendy, to naturalny płyn do czyszczenia łazienki. Zamiast cylitu i takich właśnie takich, że tak powiem, mocno chemicznych, żrących rzeczy, to kupiłam. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Duże, ciężkie, ile to ma? 750 ml, czyli pojemność taką jak ten zwany wcześniej cylit, czy jakiś tam inny podobny tego typu środek. Mam nadzieję, że się sprawdzi, bo woda i ocet, taka moja mieszanka, nie do końca się sprawdza, jeśli chodzi o czyszczenie brodzika. Jeśli chodzi o szyby i o kamień, to naprawdę w tempie ekspresowym załatwia sprawę, ale jeśli chodzi o brodzik i takie tam przy fugach, inne różne rzeczy, to no nie do końca, więc mam nadzieję, że to się sprawdzi. Zobaczymy. No też wiele dobrego słyszałam o firmie Job i o tych produktach. Ogólnie firma Job, polska firma, która naprawdę dobre rzeczy robi. Dobra, i to jeśli chodzi o Minty Shop, nie powiedziałam jeszcze, ile Job kosztuje. Na Minty Shop kosztowało 12,90 zł, więc jest ok. Teraz przejdziemy do Biochemii Urody. Już dawno, 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 naprawdę dawno nie robiłam w Biochemii Urody zakupów. Zakupy w Biochemii Urody postanowiłam zrobić pod wpływem recenzji pewnego produktu, który umieściła Justyna na swoim blogu. Naturalne blogowanie, blogspot.com. Zapraszam serdecznie, zajrzyjcie. No i umieściła tam recenzję olejków do demakijażu. Recibo i olejku z Biochemii Urody. Ja wcześniej używałam olejku z Go Cranberry, czyli z Nowa Kosmetyki, i teraz właśnie skończyłam z Make Me Bio. I stwierdziłam, że muszę jakiś inny olejek dalej kupić i kontynuować, bo naprawdę demakijaż olejkiem jest genialny. No i tak wpływem właśnie postu na blogu Justyny stwierdziłam, że sięgnę po
olejek z biochemii urody. Ten z Recibo jest drogi i podobno nie aż tak wyśmienity jak te właśnie z biochemii urody. Tak więc sięgnęłam. Jeszcze ich nie, że tak powiem, nie zrobiłam, bo w biochemii urody dostaje się produkty odliczone, wszystko zmierzone i trzeba po prostu samemu to wykonać. Nie wykonałam jeszcze. Dzisiaj wykonam i dzisiaj pierwszy raz użyję. Kupiłam dwa. Od razu, bo to jest dość mała butelka. Pojemność tych olejków to 120 ml, więc nie aż takie duże, ale podobno genialne. Ja wzięłam olejek mający zielonej herbaty i z drzewa herbacianego. Jeden kosztuje, już wam czytam. Drzewo herbaciane kosztuje 12,90. A zielona herbata, to jest limitowana wersja, kosztuje 15,90. Takie drobne tam. Więc tak to wygląda. No i podobno są genialne, więc sprawdzimy, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Do tego stwierdziłam, że jak już biorę olejki, no to tak jak ja to zawsze stwierdzam, bez sensu kupić jedną rzecz, od razu kupmy więcej na zapas. W związku z tym, że mam problem z grudami tutaj na żuchwie, nie mogę sobie poradzić z nimi, nie mogę je wyleczyć w żaden sposób. One non-stop się odnawiają i odnawiają. Moja pani dermatolog twierdzi, że to postać trądziku różowatego, takiego grudowatego, przypisała mi kwas, ale ten kwas na mnie nie działa. Kremy z antybiotykami też nie działają i tak naprawdę no nic nie działa. Porządne mycie, peelingi, no nic, więc stwierdziłam, że no dobra, poszukamy, zobaczymy. Pierwsze co, to wzięłam peeling enzymatyczny z biochemii urody. Tu już oczywiście ja go rozrobiłam, więc pokazuję wam w pojemniczku. I to jest peeling enzymatyczny z dodatkami. Z dodatkami do cery tłustej, kosztuje on 19,90. Jest go 125-130 ml. Powiem szczerze, że peeling z biochemii urody, z tego co pamiętam, kiedyś był genialny i wyśmienicie się sprawdzał, jeśli się ma suche skórki. Idealnie, że tak powiem, sprawdził się, jak miałam mega katar i po katarze są takie mega suche skóry na nosie. I musimy czekać, aż to wszystko odpadnie i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, kiedyś sobie właśnie taki peeling zrobiłam właśnie na nos już po katarze i te skórki zniknęły. Została gładziutka skóra, szybciej się to wygoiło i tak powiem szczerze, że stwierdziłam, że ten peeling naprawdę jest genialny i naprawdę działa. Tak więc bez problemu sięgnęłam z powrotem po ten peeling. No bo ja w związku z tym moim trądzikiem różowatym lepiej nie sięgać po takie ścierne rzeczy. Ja wróciłam ostatnio do korundu, ale to pomyłka. Teraz też skończyłam jeszcze peeling z nasion aronii chyba. I to jest delikatne, naprawdę delikatne, ale jednak enzymatycznym. Oto można powiedzieć, że działa dwójnasob. Trochę jako peeling i trochę jako maseczka, bo tak wyczyszcza wszystko, że jest ok. Więc taką. Peeling. Do tego stwierdziłam, że poszukam coś na właśnie gojenie się tych ran i tych blizn, że tak powiem, po tych grudach. No i trafiłam na serum gojące na blizny i roztępy. Tu już jest, że tak powiem, zrobione te serum. To jest serum olejowe. Tam jest chyba 4 czy no nie, więcej. 5 olejów. Ma on olej kocanki, olej tamanu, olej dzikiej róży, z rokinnika, z nasion pietruszki. Więc no takie dziwne oleje, ale powiem wam szczerze, że działa super. 25 zł kosztuje i jest go 40 ml. Niby mało, ale powiem wam szczerze, że ja mam połowę przelaną do buteleczki z pipetą i jedna pipeta wystarczy. Fantastycznie szybko się wchłania w skórę. Zostawia taką tłustą warstewkę, ale ona szybko znika, więc fajnie. Szybko się wchłania, można jeszcze na to nałożyć krem. Jak na razie jest ok, ja go stosuję, zobaczymy czy naprawdę działa i czy te wszystkie moje blizny szybciej będą się goić i znikać, tam mam znać. Do tego dobrałam sobie hydrolat, bo biochemia urody ma naprawdę fajne hydrolaty.
I tak szukałam, wybierałam, aż wreszcie padło na hydrolat lipowy. Bardzo fajnie lipą pachnie, powiem wam. Tak słodkawo. I ziołowo. Kosztują 19,90, jest go 200 ml, więc jak na taką cenę wydaje mi się, że pojemność jest jak najlepsza. Fajnie pozmieniali teraz na te granatowe pojemniki, kiedyś były inne, ale pojemniki zostały takie same, więc jest ok. Ja przelałam ten hydrolat do atomizera, do pojemnika z atomizerem i spryskuję sobie nim twarz. I powiem szczerze, że taka mgiełka, która pojawi się na twarzy, naprawdę daje fajny efekt takiego złagodzenia, uspokojenia tej skóry. Więc jak na razie jestem na tak. Bardzo fajne. No i wyrównuje pH, więc jak najbardziej. Natomiast na końcówki włosów stwierdziłam, że sobie kupię olej. Olej Monoi. Tak wygląda. Olej Monoi, który ma pojemność 50 ml, kosztuje 12,90 jakoś tak. Ja kupiłam właśnie ten olej, bo pamiętam, że przecudnie pachniał. One fajnie są jeszcze zamknięte, więc jak otworzymy, to i tak się nic nie stanie. Ja go jeszcze nie otwieram, bo jeszcze mam produkt na końcówki, ale jak się skończy, to będę używać go. Fajnie się rozpuszcza w dłoniach i na końcówki lekko wsmaruję, żeby te końcówki nie rozdwajały się i nie czapierzyły się. A przy tym będzie pięknie pachnieć, bo on tak pięknie pachnie jak perfumy, że tak powiem. Możemy go smarować też właśnie na szyję gdzieś tutaj odrobinę i ten delikatny zapach takiego kwiatu. No taki specyficzny, dla mnie ładny zapach, więc postawiłam właśnie na ten olej. Troszkę płynny się już robi powoli, bo ciepło tutaj w pomieszczeniu. Ale tak to jest w stałej konsystencji. No i tyle, jeśli chodzi o moje zakupy z Minty Shop i Biochemii Urody. Niewiele tego, bo jak mówiłam, staram się już nic nie kupować. Wszystko już mam. Potrzebowałam tylko właśnie odżywki, serum i czegoś na złagodzenie tego stanu tutaj zaognionego, więc wszystko mam i jestem z tego zadowolona. Oczywiście dam wam znać, zrobię recenzję, jeśli coś naprawdę będzie mega super. Dam wam wtedy znać i na pewno dowiecie się, czy warto kupić. Dajcie mi znać, co polecacie z Biochemii Urody i oczywiście z Minty Shop, bo tam jest wybór mega, mega, mega aśny. Zapraszam was na bloga, na Facebooka, na Twittera, na Instagram, na Snapchata, bo mam, oraz do innych moich filmików. Ściskam, całuję. Do zobaczenia, bo pa!